Dzień dobry, Jan Piński, witam na kanale Historia. Dziś opowiem Państwu o Zygmuncie III Waza, jednym z najbardziej niedocenianych polskich monarchów. Królował prawie 45 lat, od 1587 roku do 1632 roku. Jego panowanie trwało prawie 45 lat i przeszło, było nazywane Srebrnym Wiekiem Rzeczpospolitej Polskiej, takim ostatnim okresem wielkiej potęgi. Przyjęło się mówić, że ostatnim Jagiellonem na tronie polskim był Zygmunt August. Tak naprawdę to królowanie Zygmunta i jego synów Władysława IV i Jana Kazimierza to są właśnie ostatni Jagiellonowie, ponieważ Zygmunt III był wnukiem królowej Bony i Zygmunta Starego. Jego ojcem był Jan III Waza, król Szwedów, ale matką była właśnie córka Zygmunta Starego, królewna. Więc Katarzyna Jagiellonka. Jego droga na tron Polski była zrozumiała. Jego rywalem wielkim był Maksymilian III Habsburg. To jest, tutaj doszło nawet do małej wojny domowej, dlatego że Maksymilian III został równolegle ogłoszony królem Polski. Doszło do wojny, do interwencji wojsk austriackich, które zostały pobite przez słynnego kanclerza Jana Zamoyskiego. Maksymilian III trafił do polskiej niewoli, ale buntownicy zostali potraktowani bardzo łagodnie. Sejm uchwalił amnestię. Ta łagodność była taką cechą, która często przewijała się w działaniach Zygmunta III Wazy. Był on bardzo wierzącym człowiekiem. To jest ważne przy ocenie jego polityki, ponieważ on nie był, jakby ktoś dalej powiedział, hipokrytą. On naprawdę był bardzo wierzącym katolikiem, przestrzegał chrześcijańskich zasad. Niektórzy mają mu zresztą to za złe i mówią, że to właśnie przywiązanie do wiary działało na szkodę Rzeczpospolitej. Zarzuty pod jego adresem, jakoby chciał sprzedać polski tron Habsburgom i uciec do Szwecji, są pomówieniem, ale bardzo powszechnym w polskiej historiografii, opartym tylko i wyłącznie na oskarżenia, które wysunął pod jego adresem Jan Zamoyski, wpływowy kanclerz, który najpierw pomógł mu zdobyć tron w 1587 roku, ale kiedy Zygmunt zaczął bardzo mocno chwytać stery władzy i naruszać interesy wszechwładnego kanclerza, ten się po prostu mu postawił i w ten sposób próbował go osłabić, czyli właśnie oskarżając, pomawiając go o sprzedaż polskiego tronu. Ta czarna legenda jest kompletnie nieprawdziwa. On nie był również nijaki, tak jak chcą jego wrogowie, tacy mnisi, mówiąc mu, że po prostu on sobie wegetował. On miał bardzo pozytywistyczny stosunek i bardzo takie, no, rządził bardzo trudnym państwem, państwem, które było centrum Europy, było mocarstwem, a jednocześnie elity tego państwa nie za bardzo wiedziały, co z tym statusem mocarstwa zrobić. Nie do końca rozumiejąc, że w tak brutalnym świecie brak działań, brak pomysłu nie oznacza, że ktoś takie imperium zostawi w spokoju, tylko raczej, że będą je szarpać. Ja tutaj pozwolę sobie, drodzy Państwo, polecić najnowszy numer Historii bez cenzury, gdzie omawiamy właśnie próbę podboju Szwecji przez Zygmunta III Wazy. Nieudaną próbę, która doszło do niej po tym, jak po śmierci ojca swojego Jana III Wazy Zygmunt został nominowany na króla
Szwecji, tylko był problem. Po pierwsze, był królem dwóch organizmów wielkich, bo i Szwecja była potężna, i Polska, ale oprócz tego był bardzo poważny problem. Szwecja była państwem protestanckim, a Zygmunt III Waza, jak wspomniałem, był katolikiem i to bardzo, ale to bardzo doskwierało szwedzkim elitom. Dość szybko narodził się pomysł, aby jego stryja, Karola Sudermańskiego, który był regentem, uczynić prawowitym władcą. I Zygmunt III Waza jest oskarżany przez polskich historyków, przez polskich polityków o to, że wciągnął Polskę w wojnę ze Szwecją i że to jego te marzenia o koronie szwedzkiej doprowadziły do uwikłania Polskę w spór ze Szwecją. Nic bardziej mylnego. Nie miało to praktycznie żadnego znaczenia. Zygmunt III Waza, jako jeden z nielicznych, rozumiał, że Polska jako imperium po prostu musi się rozwijać, bo imperium w takiej formule, w jakiej ono było na przełomie XVI i XVII wieku, nie mogło trwać statycznie. Ono po prostu musiało przyjąć jakąś formę. I ten brak zdecydowania to jest to, co próbował Zygmunt III Waza przełamać. Był bardzo dobrym gospodarzem, umiał zarządzać. Za jego czasów dochody do budżetu, które zawsze były taką piętą achillesową polskiego państwa, ponieważ szlachta w Polsce miała dużo do powiedzenia i bardzo, ale to bardzo nie chciała być opodatkowywana na rzecz państwa, zwiększyły się trzykrotnie. Zygmunt próbował wzmacniać władzę królewską. To mu się niestety nie udawało. Ten polski system mieszany polegał na tym, że w Polsce trudno było prowadzić sensowną politykę. Jednocześnie polskie elity były bardzo zachowawcze i bardzo krótkowzroczne. To znaczy zachowywały się tak, jak gdyby mogła istnieć taka polska polityka, która sprawi, że jeżeli my się nie będziemy specjalnie aktywnie gdzieś udzielać, to państwa ościenne zostawią nas w spokoju. Było to po prostu ze wszechmiar bardzo głupie. Zygmunt III Waza był jednym z ostatnich monarchów, który widział ogromny potencjał, ale też ogromne zagrożenie, jakie Polaków czeka. Z takich ciekawostek, w 1620 roku doszło do nieudanego zamachu niezrównoważonego Michała Piekarskiego na Zygmunta III Wazę i stąd się wzięło późniejsze polskie słynne powiedzenie bredzi jak Piekarski na mękach. Piekarski bowiem został zamęczony za próbę podniesienia za próbę po prostu zranienia, zaatakowania Zygmunta III Wazy. W każdym razie zgon rzeczywiście nastąpił bardzo spektakularnie zamachowca i nagłaśniano jego los. Zygmunt III Waza był też tym człowiekiem, za którego kadencji Polacy opanowali Moskwę, czyli polskie wojska to jest są okres tak zwanej Wielkiej Smuty Wrowskiej, czyli Polacy wbrew takiej obiegowej opinii nie zajęli, nie podbili Moskwy, znaleźli się tam jako nie jako interwenci, tylko jako sojusznicy określonej liczby carów. To był słynny rok 1610, kiedy we wrześniu hetman Żółkiewski wkroczył do Moskwy, która była rządzona w imieniu młodego polskiego królewicza, syna Zygmunta III Wazy, Władysława IV. Miał on zostać następnym carem rosyjskim. Tutaj znowu był problem polegający na tym, że nawet przeciwnicy Polaków i, jak się tak powiedzieć, porozumienia z Polską wśród moskiewskiego caratu chcieli Władysława IV na króla, natomiast no, był problem właśnie związany z wiarą. To zresztą było takim przekleństwem Władysława IV, ponieważ tak samo było,
kiedy po detronizacji Zygmunta III Wazy i ogłoszenia Karola Sudermańskiego nowym królem Szwecji, parlament szwedzki chciał Władysława IV uczynić i uczynił następcą, no ale jednak domagał się, żeby wyrastał on w wierze, która jest dominująca w Szwecji, czyli w protestantyzmie. Ta legenda, iż Zygmunt III Waza był nieudolnym, słabym monarchą, który był zapatrzony w swoje dynastyczne interesy, jest naprawdę nieuczciwa i niesprawiedliwa. Zawdzięcza on ją temu, że prowadził na wskroś moralną politykę, brzydził się, był łaskawy wobec buntowników, tak wobec polskich rokoszan, jak i również wobec szwedzkich. Gdyby on mocniej, kiedy już podjął działania militarne w Szwecji, o czym tutaj jest opisane, drodzy Państwo, w najnowszym historii bez cenzury, tutaj ta kampania szwedzka, która się nie udała Zygmuntowi III Wazie, nie udała się dlatego, że polska elita nie rozumiała, że podbicie i podporządkowanie Szwecji Polsce, uczynienie z niej niegroźnego sojusznika jest kluczowe dla bezpieczeństwa Polski. To był bardzo taki krótkowzroczne patrzenie na politykę. Wiele razy mieliśmy z tym do czynienia. Podobnie jak zresztą nie potrafiliśmy wykorzystać tych militarnych zwycięstw przełomu właśnie czasu Wielkiej Smuty w Rosji, czyli wielkiego chaosu, który poprzedzało pojawienie się w Rosji dynastii Romanowów. Ta Wielka Smuta to jest okres od śmierci Iwana Groźnego właśnie do pojawienia się dynastii Romanowów na tronie carskim. Zygmunt III Waza nie zasłużył sobie na taką właśnie pamięć potomnych. Był mecenasem kultury, był człowiekiem, który stworzył dla nas Warszawę, bo to on tutaj przeniósł stolicę, zaczął ją rozbudowywać. To jest tak naprawdę, była to oczywiście decyzja polityczna, natomiast rozbudował zamek królewski. To była nie tylko decyzja polityczna, ale też kulturalna. Zygmunt III Waza tutaj prowadził taką dosyć otwartą politykę, miał szerokie horyzonty, jeżeli chodzi o sztukę. Posiadał liczne kontakty na dworach z artystami europejskimi, prowadził prywatny zbiór obrazów, kupował, zamawiał, miał ich ponad 200. Był takim właśnie mecenasem kultury. To jest taka jego rola, która zupełnie się nie przebija. Niesłusznie jest nazywany właśnie takim gnuśnym królem. Pojawia się wśród 10, niemalże był kiedyś taki ranking Newsweek Historia ponad dekadę temu, gdzie go ujęto na jednym z najgorszych Polaków historii. Naprawdę mamy tutaj tylko typowy stereotyp. Trochę się obrywa Zygmuntowi III Wazie za to, że był bardzo takim rygorystycznym katolikiem, był zwolennikiem kontrreformacji, uważał samą reformację, po prostu uważał za rewolucję, której celem była grabież majątku kościoła. Opowiadał się za bardzo dużym wzmocnieniem kościoła katolickiego, tylko mało osób patrzyło na to inaczej niż tylko przez pryzmat wiary, ale nie patrzyło, że na przykład chroniąc polskich prawosławnych, próbując ich utrzymać w zwierzchności kościoła rzymskokatolickiego, on też dbał o to, żeby nie wzięła nad nimi duchowej pieczy Moskwa. Tutaj w grę nie tylko wchodziły kwestie religijne, ale też polityczne. Zygmunt III Waza miał też szczęście do dowódców. Sam był słabym wojskowym. Znał w ogóle, był bardzo wykształconym człowiekiem, znał 5 języków. Natomiast no, nie miał tej biegłości oręża. To się szczególnie zemściło na nim
w czasie tej jego inwazji, której dokonał na Szwecję. Co jeszcze można tutaj dobrego powiedzieć o nim? Był ostatnim z władców, którzy dostrzegali, że system polityczny Rzeczpospolitej musi zostać naprawiony, że brak jasnych prerogatyw, brak jasnych procedur, bo to już nawet nie chodziło o wzmacnianie władzy królewskiej, tylko o to, żeby można było realnie w Polsce rządzić. Ten czarny jego PR bierze się właśnie stąd, że szlachta nie lubiła króla, który, no, krótko mówiąc, próbował narzucić jej obowiązki, narzucić jej podatki. Stąd się brały, no, niestety nasi przodkowie szlacheccy. Najlepiej im się funkcjonowało wtedy, kiedy władza była królewska słaba. Takich królów oni bardzo lubili. Trudno dziś powiedzieć, dlaczego ta historia kompletnie niezweryfikowana, czarny PR, że chciał sprzedawać tron Polski, kompletnie nietrafiony zarzut, kompletnie bez żadnych podstaw, że był nietolerancyjny, prohabsburski. No jego prohabsburskość wynikała z faktu, że wziął sobie za żony po prostu dwie kobiety z tego rodu. Prawda jest taka, że musiał z kimś zawierać sojusze Zygmunt III, ponieważ był katolikiem, no, siłą rzeczy szukał sojusznika w katolickim kraju. Tak więc, szanowni państwo, czarna legenda Zygmunta III Wazy jest nieprawdziwa. Jest to ostatni król Polski, który przed okresem takiej polskiej wielkiej smuty próbował naprawić Polskę jeszcze w czasie, kiedy ona była mocarstwem. Dostrzegał wszystkie te złe rzeczy, które doprowadziły później do upadku Rzeczypospolitej. To jest naprawdę bardzo niedoceniany monarcha. Tak więc, drodzy państwo, więcej możecie państwo przeczytać na temat planów, które mogły ocalić Polskę w historii bez cenzury. To jest polski podbój Szwecji, jak Zygmunt III Waza wyprawiał się na Sztokholm. Mamy też sekret bogactwa kościoła. Tutaj jest materiał, drodzy państwo, Aleksandra Pińskiego, redaktora naczelnego Historii bez cenzury, o tym, skąd pochodzi majątek kościoła katolickiego. Warto się dowiedzieć. Jest też mój materiał o tym, o korzyściach płynących z podziału władzy. Felieton, który dotyczy okresu prawie 1000 lat wstecz, 1079 rok, w którym to roku Bolesław Śmiały z Wary Szczodrym kazał zgładzić biskupa Stanisława ze Szczepanowa, tracąc za karę, drodzy państwo, tron. Ta zbrodnia, niektórzy twierdzą, że po prostu wyrok sądu, on dotyczył sporu o tym, czy król powinien mieć władzę, kontrolę nad władzą duchową, czy władza duchowa powinna mieć niezależność. Fakt, że królowi nie udało się przejąć kontroli nad władzą duchową, był bardzo pożyteczny. Nie udało się w Polsce stworzyć scenariusza właśnie znanego ze wschodu, z państwa moskiewskiego, później rosyjskiego, w którym kler jest tak naprawdę echem odbicia echem władcy. Po prostu robi to, co dokładnie władza od niego chce. Podział władzy nawet w czasach monarchii był kluczem do tego, aby społeczeństwa dobrze funkcjonowały. Historia bez cenzury, drodzy państwo, polecam, a państwu mówię, do zobaczenia.